Niech Cię przygarnie w lesie.
delikatnie, z głowy no nie chciał wejść, no. Żołnierze w mundurach, wzór 36, niosący trumny ze szczątkami żołnierzy Armii Krajowej. Wasyście żołnierzy 9 Brygady Kawalerii Pancernej z Braniewa składają trumny na katafalkach. Nie ma takiej księgi, w których można by umieścić nazwiska wszystkich żołnierzy zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego Armii Krajowej, w tym 27 Pułku Ułanów. Tym bardziej, że jesteśmy przy trumnach ze szczątkami dwóch bezimiennych żołnierzy AK. Ale to nie powód, aby ta uroczystość nie odbyła się zgodnie z ceremoniałem. Na początek odśpiewana zostanie najważniejsza pieśń, hymn Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z rozkazem ministra obrony narodowej podczas uroczystości śpiewamy wszystkie zwrotki hymnu. Ale ja kieruję się zasadą zwyciężyć, ludzi nie wytracić. Dlatego proszę wszystkich o odśpiewanie tylko pierwszej zwrotki rezerwy. Pododdziały, baczność do hymnu państwowego. Brawo! Patrz! Uroczystości pogrzebowej. Szanując wszystkich, którzy stoją w tej temperaturze, nie będzie żadnych przemówień, a zanim rozpoczniemy uroczystość pogrzebową, poproszę tutaj do mnie pana Wojciecha Łuczaka, prezesa Fundacji Niedługo. Panie Wojtku, proszę tutaj do nas. Księży, poproszę o rozpoczęcie ceremonii pogrzebowej.
wypełniając chrześcijański obowiązek pogrzebania ciał ludzkich, z wiarą błagajmy Boga, dla którego wszystko żyje, aby ciało tych zmarłych wskrzesił chwale i powołał ich do społeczności zbawionej. Pododdziały. Baczność! Dla uczczenia pamięci poległych i zmarłych z ran żołnierzy Armii Krajowej, salwa honorowa, poczty sztandarowe, oddziały organizacji społecznych, prezentuj. Poczty sztandarowe, spocznij!